Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Chrystus, Bóg, anioł czy człowiek? Temat więc bardzo kontrowersyjny. Ale będziemy chcieli na podstawie pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków odpowiedzieć właśnie na pytanie, czy Chrystus jest Bogiem, czy aniołem, czy człowiekiem. Bardzo proszę, abyście wzięli do swoich rąk egzemplarze Pisma Świętego i otworzyli razem ze mną tam, gdzie znajduje się list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Zacznijmy nasze rozważanie od wersetu pierwszego i pierwszej części wersetu drugiego. Gdzie zapisane jest wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Po upadku człowieka w grzech Bóg kontaktował się z ludzkością przez proroków. Pierwszym prorokiem był Henoch, siódmy potomek po Adamie. Henoch żył w okresie prehistorycznym. Urodził się według chronologii Starego Testamentu około 3338 roku przed naszą erą, a w 2973 roku przed naszą erą Bóg zabrał go z ziemi na 669 lat przed potopem. Bóg, przekazując prorokom swoje objawienia, używał wielu sposobów. Najczęściej były to sny lub wizje. Niekiedy bezpośrednio mówił do proroka. Prorocy działali w różnych miejscach starożytnego biblijnego wschodu. Jonasz działał w Niniwie, Daniel w Babilonie, Izajasz w Jerozolimie. Wielu proroków pozostawiło po sobie księgi biblijne przez siebie spisane, jak na przykład Jeremiasz, Izajasz. Działalność innych jest opisana w natchnionych księgach, jak na przykład Natan. Jeszcze inni są jedynie wspomniani. W końcu Bóg przemówił do świata przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. Działalność Chrystusa przypadła na lata od 27 do 31 roku. 30 lat później apostoł Paweł w Rzymie podczas swego pierwszego uwięzienia od roku 61 do 63, zapanowania cesarza Nerona, napisał list do Hebrajczyków. Popatrzmy teraz na drugą część wersetu drugiego w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków. Którego, mowa oczywiście o Panu Jezusie, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Dziedzic to osoba przejmująca co przez spadek po śmierci właściciela. Ten termin nie ma tu dosłownego zastosowania, gdyż nonsensem jest myśl, że Chrystus po śmierci Boga Ojca przejmie po nim majątek. W przeszłości dziedzicem tytułowano właściciela majątku ziemskiego. Chodzi więc tu o to, że Chrystus na życzenie Ojca jest właścicielem wszechświata, czyli jego władcą, jego Panem. Chrystus również na prośbę Boga Ojca jest stworzycielem wszechświata, źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Natchniony autor listu do Hebrajczyków widzi więc w Jezusie Chrystusie Stwórcę i Władcę Wszechświata. Chrystus realizuje politykę i zamiary Boga Ojca. Przeczytajmy sobie teraz w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków kolejny werset 3. On, oczywiście mowa o Panu Jezusie, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Gdy apostoł Paweł zapisał, że Chrystus jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, wyjaśnił, że Chrystus jest dokładnie taki sam w swojej naturze i zamiarach jak Bóg Ojciec. Czy Paweł odkrył coś nowego? Nie. Przypomnijmy sobie, co Jan zapisał w swojej Ewangelii. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział. I tam przeczytajmy sobie wersety 44 i 45. A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie? Nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. I 14 rozdział także Ewangelii Jana, wersety 8 i 9. Rzecz mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Gdy Paweł zapisał, że Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, jaką informację chciał nam przekazać? Paweł informuje nas, że Chrystus jest nie tylko Stworzycielem, który powołał swoim słowem świat do istnienia. Tym samym słowem z martwych wzbudzał, uzdrawiał, rozkazywał demonom i burzę na jeziorze Galilejskim uciszył. A wtedy ludzie się pytali, kim on jest. Jest oczywiste, że w ten sposób Jezus objawił swoją boskość. I ta boska istota, powodowana miłością, aby ocalić ludzkość, stała się Synem Człowieczym. Będąc na tej ziemi, przez swoje święte życie, męczeńską śmierć i zmartwychwstanie, Jezus dokonał, jak to Paweł napisał, oczyszczenia z grzechów, czyli dokonał naszego odkupienia. W niebo wstępując, Pan Jezus, uhonorowany i wywyższony, zasiadł po prawicy Boga Ojca. W starożytności na wschodzie w ten sposób czczono osoby, które król chciał nagrodzić. Niektórzy antytrynitarze, podważający bóstwo Chrystusa, mówią, że w Biblii czytamy tylko o tronie Ojca. A po co dwa trony? Jan zapisał w Apokalipsie, że widział jeden tron należący i do Ojca, i do baranka. Otwórzcie razem ze mną Księgę Apokalipsy, 22 rozdział i przeczytajmy werset 1 i 3. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Jest tu wyraźnie mowa o tronie Boga i baranka. I werset 3. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą. Na tym tronie, należącym jednocześnie do Ojca i baranka, zasiadają razem od prawej strony Jezus, a od lewej Ojciec. Pójdźmy krok do przodu, popatrzmy na 4 werset 1 rozdziału listu do Hebrajczyków. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Aby zrozumieć właściwie ten werset, winniśmy przeczytać inne wypowiedzi apostoła Pawła na temat Chrystusa. Otwórzcie razem ze mną list apostoła Pawła do Filipian. I w liście apostoła Pawła do Filipian interesuje nas rozdział 2. I w 2 rozdziale wersety od 6 po 9. Oczywiście ja posługuję się tak zwaną Biblią Warszawską, nowym przekładem. I czytamy takie słowa. Który, mowa o Panu Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Chrystus był w postaci Bożej. To wyrażenie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że był Bogiem. Ale Lucyferowi się to bardzo nie podobało. Doszło do buntu Lucyfera w niebie. Zaistniał grzech, zło. Chrystus dla dobra wszechświata, czytamy, że będąc równym Bogu, nie upiera się zachłannie, aby nadal być równym Bogu, kiedy Lucyfer atakuje postać Chrystusa. Mało tego, czytamy, że Chrystus przyjmuje człowieczeństwo i to do tego stopnia, że staje się sługą sług i umiera dla ocalenia ludzkości na krzyżu Golgoty. Poniżył siebie samego, a potem zmartwychwzbudzony, w niebo wstąpiwszy, Chrystus odzyskuje swoją dawną pozycję. Popatrzmy też na list do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 7. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Tekst mówi, że Chrystus na krótką chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów. Był Bogiem. Był Stworzycielem, był władcą i właścicielem wszechświata. Z powodu upadku ludzkości w grzech Chrystus przejmuje człowieczeństwo, staje się na krótko mniejszy od aniołów. I popatrzmy na 5. rozdział listu do Hebrajczyków, wersety od 7 po 9, gdzie Paweł zapisał. 5. rozdział listu do Hebrajczyków, wersety od 7 po 9. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Proszę zwrócić uwagę, że autor listu do Hebrajczyków zapisał: za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. Jest tu mowa o życiu w ciele. Rozumiemy więc, że Chrystus, zanim pojawił się na świecie, urodzony w Betlejem jako Jezus, egzystował w rzeczywistości niebiańskiej, pozaziemskiej, jako istota równa Bogu Ojcu. Ale potem była faza jego ziemskiego, ludzkiego życia. Tak jak tu Paweł zapisał, za dni swego życia w ciele. Było to podyktowane pragnieniem ocalenia ludzkości. Chrystus przyjął człowieczeństwo, by dokonać naszego odkupienia. W każdym bądź razie z tych 3 tekstów wynika, że w swojej praegzystencji Chrystus był Bogiem, jedną z osób bóstwa. Potem, od momentu Betlejem, boski Chrystus dla naszego zbawienia przyjął człowieczeństwo i uniżył się jako sługa aż do męczeńskiej śmierci. Paweł jego ziemskie życie nazwał życiem w ciele. Wtedy Chrystus był mniejszym od aniołów. Gdy dokonał, jak to Paweł napisał, oczyszczenia z grzechów, Chrystus wrócił tam, skąd przybył. Wywyższony i uhonorowany, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To oznacza, że z powrotem odzyskał swoją poprzednią pozycję we wszechświecie. Jego boski autorytet przewyższa autorytet stworzonych aniołów, czyli, jak to Paweł zapisał, stał się od aniołów na tyle wyższy, na ile wyższe odziedziczył od nich imię. Fakt, że Chrystus stał się z powrotem wyższy od aniołów, ma ogromne znaczenie w zrozumieniu natury Chrystusa. Paweł ten list napisał do swoich rodaków, Hebrajczyków, czyli Żydów, Izraelitów. Mało kto wie o tym, że w czasach biblijnych Hebrajczycy postrzegali hierarchię świata następująco. Najwyższą istotą we wszechświecie był Bóg, Bóg Stworzyciel, wieczny, wszechmocny i wszechwiedzący. Po Bogu Hebrajczycy widzieli aniołów, istoty duchowe, stworzone i podporządkowane Bogu, ale wyższe od człowieka. Po stworzonych bytach duchowych Hebrajczycy widzieli dopiero człowieka. A więc tak wyglądała drabina, że tak powiem, hierarchii we wszechświecie, w oczach Hebrajczyków. Bóstwo, istoty duchowe, aniołowie i poniżej człowiek. Więc jeśli apostoł zapisał, że w swojej praegzystencji Chrystus był wyższy od aniołów, a potem od Betlejemu za swego życia w ciele stał się na krótko mniejszym od aniołów, a po swoim w niebo wstąpieniu zasiadł po prawicy majestatu w niebie, stając się z powrotem większym od aniołów, co to znaczy dla Hebrajczyka? Jakie wnioski stąd Hebrajczyk może wyciągnąć? Hebrajczyk, czytając list apostoła Pawła, dochodził do wniosku, że jeśli Chrystus jest wyższy od aniołów, to nie ulega wątpliwości, że musi być Bogiem. Inaczej być nie może. Na samej górze w hierarchii wszechświata jest bóstwo, potem aniołowie, a na dole człowiek. Jeśli Chrystus nie jest aniołem, nie jest też jedynie człowiekiem, to kim jest? Musi być Bogiem. I Paweł wykorzystuje właśnie takie hebrajskie rozumowanie, aby pokazać Chrystusa jako Boga. Popatrzmy teraz na 5. werset 1. rozdziału listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim. Jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Od powyższego wersetu, od tego momentu, natchniony autor listu do Hebrajczyków cytuje liczne teksty Starego Testamentu odnoszące się do Chrystusa. Na podstawie tych cytatów ze Starego Testamentu Paweł udowadnia boskość Chrystusa. Najpierw apostoł cytuje mesjanistyczne proroctwa z Psalmu 2, wersetu 7. Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I z drugiej księgi Samuelowej: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Moi drodzy, pamiętacie o tym, że znaczenie teologiczne tych proroctw omówiliśmy w poprzednich rozważaniach. Więc teraz nie będę tego robił. Jeśli ktoś chciałby zrozumieć akurat ten cytat z wersetu 5 listu do Hebrajczyków, proszę wysłuchać, obejrzeć poprzednie moje rozważanie pod tytułem Chrystus wieczny, zrodzony czy stworzony. O tym wtedy mówiłem. Paweł cytuje oba proroctwa, aby wykazać, że między Bogiem Ojcem a Chrystusem panują relacje, jakie nie istnieją między Bogiem a aniołami. Są one możliwe między Ojcem a Synem, gdyż obaj są równi sobie. Natomiast, jak wynika z tekstu, są niemożliwe między Bogiem a aniołami, bo aniołowie są stworzeniami. A teraz popatrzmy na 6. werset 1. rozdziału listu do Hebrajczyków. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Paweł cytuje tu słowa Psalmu 97, wersety od 5 po 9, według przekładu Septuaginty, czyli pierwszego przekładu Starego Testamentu na język grecki, sporządzonego około II wieku przed naszą erą w Aleksandrii w Egipcie. Ale uwaga, tekst grecki listu do Hebrajczyków troszeczkę różni się od Biblii Warszawskiej Nowego Przekładu, bo nie mówi i znowu przecinek, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, lecz tekst grecki mówi, kiedy zaś znowu wprowadza pierworodnego na świat. Czyli Paweł ma tu na myśli czas. I kiedy znowu, prawda? Kiedy zaś znowu, jak zapisano w tekście greckim. A więc ma na myśli czas po wniebowstąpieniu Chrystusa, po zakończeniu jego ziemskiej misji. Ziemskiej misji, którą Paweł określa oczyszczenia z grzechów i życia w ciele. Pisarz Nowego Testamentu zapisał, że wtedy Ojciec z powrotem wywyższył Chrystusa nad aniołów, polecając, by wszyscy aniołowie Boży oddali mu hołd. No i moi drodzy, oddanie takiego hołdu osobie nie będącej Bogiem byłoby bałwochwalstwem. W Księdze Apokalipsy czytamy, że gdy Jan chciał złożyć taki hołd przez pokłon aniołowi, anioł kategorycznie odmówił, stwierdzając, że należy się on jedynie Bogu. I tutaj otwórzcie razem ze mną Księgę Apokalipsy, 19 rozdział. Przeczytajmy sobie werset 10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. Widzicie? Anioł mówi do Jana, Bogu oddaj pokłon, mi nie wolno. Ja jestem tylko aniołem. A tymczasem także w Księdze Apokalipsy Jan zapisał, że cały wszechświat wraz z aniołami oddaje hołd Chrystusowi na równi z Bogiem Ojcem. I popatrzmy na Księgę Apokalipsy, 5 rozdział. Księga Apokalipsy, 5 rozdział. Czytam wersety od 9 po 14. A właściwie to, przepraszam, powinniśmy przeczytać od wersetu 8. Od wersetu 8. Będzie lepiej. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starszych, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starszych, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Mamy tutaj opisaną wizję nieba. Jan widział, jak najróżniejsze istoty niebiańskie, te będące najbliżej Boga, jakby zajmujące najwyższe stanowisko w hierarchii niebios. Cztery istoty żywe, 24 starszych. Oni padli przed barankiem, składając mu hołd i śpiewając pieśń uwielbienia za jego miłość, za jego poświęcenie się dla ocalenia ludzkości. Potem widział, jak nieprzeliczona rzesza istot niebiańskich, aniołów, również oddawała cześć barankowi. A potem widział i słyszał, jak najróżniejsze istoty we wszechświecie, wszystko, tak jak napisał, wszystko, co jest w niebie, na ziemi, pod ziemią, w wodach, wszystko złożyło hołd Ojcu i barankowi, razem na równi. I cztery istoty żywe potwierdziły te hołdy słowem amen. A więc patrzcie, istoty niebios, od największej po najmniejszą, wszystko, co żyje we wszechświecie, czci baranka, Pana Jezusa, na równi z Bogiem Ojcem. Powyższe fragmenty Nowego Testamentu są niepodważalnym dowodem boskości Chrystusa. Popatrzmy teraz na kolejne fragmenty pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków, wersety 7, 8, 9. Paweł zapisał: o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Powołując się na Psalm 104 i werset 4 w przekładzie Starego Testamentu Septuaginty, Paweł wskazuje na to, że aniołowie są istotami stworzonymi przez Boga. Służą oni swemu Stwórcy, wykonując zadania powierzone im przez Boga. O tym samym Paweł napisał w wersecie 14 pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Popatrzmy na 14 werset pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie jest zapisane: czy nie są oni wszyscy, mowa o aniołach, służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dalej czytamy werset 8 i 9. Lecz do Syna, Bóg Ojciec zwraca się do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. I dalej czytamy dalszy fragment, ale tutaj się zatrzymajmy i spróbujmy sobie go omówić. Natomiast Paweł, powołując się na Psalm 45, wersety 7 i 8, oczywiście z przekładu Septuaginty, wyraźnie tłumaczy, że Chrystus nie jest aniołem, lecz Bogiem równym Ojcu. Bo wcześniej napisał, że Bóg Ojciec mówi do aniołów, aby oddali pokłon Chrystusowi, że aniołowie są sługami, wichrami, ognia płomieniem, wykonującym wolę Bożą. To mówi Ojciec do aniołów, ale do Chrystusa Ojciec mówi: tron Twój, o Boże. W słowach Psalmu 45 Bóg Ojciec, zwracając się do Chrystusa, dwukrotnie tytułuje Go Bogiem. Tekst grecki listu do Hebrajczyków nie brzmi o Boże, lecz Boże. Tekst grecki bardziej zdecydowanie przekonuje więc o bóstwie Chrystusa. Bardzo ważne jest, aby jeszcze raz powtórzyć, że to nie kto inny, ale sam Ojciec tytułuje Chrystusa Bogiem. Dlatego okazuje się, że przywódcy żydowscy nie mieli racji, oskarżając Chrystusa o bluźnierstwo, że Jezus czyni siebie równym Bogu Ojcu. Jezus nie kłamał, gdy dawał Żydom do zrozumienia, że jest równym Bogu. Otwórzmy dla przykładu Ewangelię Jana, 5 rozdział i tam werset 18. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 18 i czytam ten 18 werset. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Tekst mówi wyraźnie: Chrystus siebie czynił równym Bogu Ojcu. Chrystus siebie czynił równym Bogu Ojcu. Oczywiście Żydzi absolutnie się z tym nie zgadzali. Myślę, ale to są moje myśli, że gdyby obecni antytrynitarze żyli w tamtych czasach, to prawdopodobnie i oni przyłączyliby się do Żydów knujących śmierć Jezusa. Ojciec również stwierdza, że tron Chrystusa trwać będzie wiecznie. Czytaliśmy, prawda? Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Wcześniej w naszym rozważaniu poznaliśmy, że jest to wspólny tron Ojca i Syna. Tak jak Ojciec, Jego tron i Jego władza trwać będą wiecznie, tak i Chrystus równy Ojcu, Jego tron i Jego władza też będą trwać wiecznie. A teraz popatrzmy na list do Hebrajczyków, 1 rozdział i wersety 10, 11, 12. Paweł pisze: oraz, czyli kontynuuje dalsze rozważanie dotyczące boskości Chrystusa, powołując się na cytaty mesjanistyczne Starego Testamentu. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Ten fragment listu do Hebrajczyków to cytat Psalmu 102, wersety od 26 po 28. Znowu mamy tu do czynienia z bardzo ważnym, natchnionym, biblijnym zapisem obwieszczającym boskość Chrystusa. Dlatego nie jest przypadkiem, że Paweł powołuje się na niego, by wytłumaczyć swoim rodakom, że Chrystus jako obiecany Mesjasz jest Bogiem wiecznym i niezmiennym oraz Stworzycielem. Co ciekawe, okazuje się, że Psalm 2 w Starym Testamencie jest modlitwą człowieka utrapionego i ubogiego do Boga Jahwe. W hebrajskim Starym Testamencie psalm ten zaczyna się następującymi słowami, cytuję: modlitwa ubogiego, kiedy był utrapiony i wobec Jahwe wylewał skargę swoją. Jahwe, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje do Ciebie niech przyjdzie. Większość współczesnych polskich przekładów imię Boga Izraela Jahwe zastępuje słowem Pan. Grecki Nowy Testament też zamiast imienia Jahwe używa tu słowa Pan. Ale prawda jest taka, że Psalm 102 jest skierowany do Boga Jahwe. To sobie musimy wyraźnie uzmysłowić. Psalm 102 jest skierowany do Boga Jahwe. Ale Paweł odnosi go do Chrystusa. Dla Pawła Jezus Chrystus jest Bogiem Jahwe. Każdy Hebrajczyk żyjący w czasach apostoła, gdy miał okazję zapoznać się z poselstwem listu do Hebrajczyków, musiał podjąć decyzję. Albo Paweł kłamie, albo pisze prawdę. Jeśli kłamie, to chrześcijaństwo jest niewiarygodne. Ale jeśli pisze prawdę, to Chrystus jest Bogiem Jahwe. Cytując ten fragment Psalmu 102, Paweł pokazuje nam po raz drugi, że Chrystus jest Stworzycielem Wszechświata. Obwieścił to w słowach: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Czyli Tyś, Panie Jezu, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Wykorzystując również ten fragment Psalmu 102, aby wykazać, że Chrystus jest wieczny, Paweł, cytuję, one przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i nie skończą się lata Twoje. A więc można powiedzieć, one przeminą, ale Ty, Panie Jezu, zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i nie skończą się, Panie Jezu, lata Twoje. Powołując się na ten sam psalm, Paweł również objawia nam niezmienność Chrystusa. W słowach, które cytuję, i przemienione zostaną, aleś Ty zawsze ten sam. Wszystko we wszechświecie się zmienia według praw natury i upływu czasu ustalonych przez Boga. Jedynie Bóg się nie zmienia. W ostatniej księdze Starego Testamentu, w księdze Malachiasza, w rozdziale 3 i tam w wersecie 6 czytamy takie słowa. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. bycie stworzycielem, źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia, posiadanie wieczności i stałości, to atrybuty Boga. Bóg taki jest. Bóg jest stworzycielem. Bóg jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Bóg posiada wieczność. Bóg jest stały, niezmienny. I Chrystus Jezus posiada te wszystkie atrybuty. Wszystkie je posiada. Popatrzmy na 13 werset 1 rozdziału listu do Hebrajczyków. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. I tutaj znowu apostoł Paweł przedstawia relację między ojcem a synem jako równymi sobie osobami. Takie relacje nie istnieją między Bogiem a stworzonymi aniołami. W świetle tego, o czym wcześniej rozważaliśmy, oczywiste jest, że uhonorowany po swojej męczeńskiej śmierci Chrystus wraz z Ojcem zasiada na wspólnym tronie wszechświata. Chrystus po prawicy, a Ojciec po lewicy. Kończąc badanie 1 rozdziału listu do Hebrajczyków, rozumiemy, że apostoł Paweł w tym rozdziale swego listu do Hebrajczyków stara się przekonać Żydów, swoich rodaków, że Chrystus nie jest stworzonym aniołem, jest ponad aniołami, co dla Hebrajczyka znaczyło, że jest Bogiem. Apostoł na podstawie proroc mesjanistycznych Starego Testamentu wykazuje, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest Stworzycielem, władcą wszechświata, że Chrystus, Pan, jest wieczny, że jest także niezmienny, jest osobą boską, równą Ojcu w całkowitej jedności z Nim. Paweł również zaznacza, że rozpatrując osobę i dzieło Chrystusa, trzeba wziąć pod uwagę 3 fazy Jego egzystencji. Pierwsza faza to Jego praegzystencja jako Boga Jahwe od minionej wieczności aż do Betlejem. Druga faza to tak jak Paweł napisał, jego życie w ciele, kiedy stał się na krótko mniejszym od aniołów. Czyli jego pobyt na ziemi celem odkupienia nas. Od narodzin w Betlejem około 4 roku przed naszą erą do wniebowstąpienia w 31 roku. I trzecia, obecna faza to jego egzystencja od wniebowstąpienia po wieczność, po wieczną przyszłość, przedstawiona jako panowanie na wspólnym tronie wraz z Ojcem. Chrystus, będąc Bogiem, pozostawił sobie jednak ludzką naturę, jak wynika z tekstów Nowego Testamentu. Nasze rozważanie było zatytułowane Chrystus, Bóg, anioł, człowiek. Chciałbym, aby każdy z was w wieczornej chwili, kiedy już dzień będzie dobiegał końca, kiedy już będzie spokój, cisza, wszystkie obowiązki będziemy mieli za sobą, albo w jakimś innej chwili usiadł sobie spokojnie i jeszcze raz przetrawił, że tak powiem, dokładnie 1 rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. I sam sobie odpowiedział na pytanie, czy Chrystus jest człowiekiem, czy Chrystus jest aniołem, czy Chrystus jest Bogiem. Ja wierzę głęboko na podstawie mojej lektury, osobistej lektury Pisma Świętego, że Chrystus jest w pełni Bogiem równym Ojcu. Oczywiście ze względu na plan zbawienia przyjął i zatrzymał sobie ludzką naturę. Nasze spotkanie dobiega końca. Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, zachęcam, aby napisali na maila Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeśli ktoś poprosi o taki wydruk, mailem mu go wyślemy, aby po prostu mógł sobie ten materiał dokładnie przeanalizować ku Bożej chwale i ku swemu zbawieniu i chwale Chrystusa Pana. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również moim słuchaczom na kanale internetowym. Życzę wszystkim wielu Bożych błogosławieństw i naprawdę to jest coś niesamowitego, że Bóg z miłości do nas staje się człowiekiem, aby nas ocalić i odkupić. Bóstwo zapłaciło najwyższą cenę dla naszego szczęścia. Chwała niech za to będzie Chrystusowi Panu. Amen.